ukryty Rutenka. Przynajmniej w założeniu Jaszka gdzieś blisko niego. Babiczew, Szyłowicz, Szyłowicz, Lijewski czeka na przechwyt. Nikulenkow, Szyłowicz, Nikulenkow. Zatrzymajmy ten atak i faul ataku, faul ataku. Rutenka, oddaj piłkę. Sergiej Rutenka zwalniał wznowienie gry, ale mamy piłkę, to jest najważniejsze. Ostatnia minuta. Rzucić bramkę teraz na remis. Za wszelką cenę teraz trafić do bramki. Krzysztof Lijewski, Bartek Jaszka. Jurkiewicz, Jurkiewicz spychany przez Kamyszyka, Krzysztof Lijewski, Patryk Kuchczyński, bramka, remis, ale teraz Białoruś ma piłkę. Jeszcze 40 sekund. Zatrzymać Białorusinów, zatrzymać ich w tej akcji. Najważniejsza akcja meczu Polska-Białoruś na Mistrzostwach Europy. Będą grali długo Białorusini. Przy tej poprzedniej akcji ani Nikulenkow, ani Szyłowicz nie odważyli się rzucić. Szyłowicz, Nikulenkow. Szaleje tam walcząc z Jaszką Sergiej Rutenka. Zatrzymana akcja i grajmy o zwycięstwo. Lijewski, Krzysztof Lijewski, Patryk Kuchczyński. Dlaczego? Dlaczego zatrzymaliście? Dlaczego sędziowie zatrzymali teraz mecz? Kuchczyński wychodził do pozycji rzutowej. 8 sekund do końca, 2 minuty kary dla Kamyszyka. Na pewno tego meczu nie przegramy. Ale, ale musimy go wygrać. Decyzja sędziów, bo to przerwanie gry. Niezrozumiałe dla mnie zupełnie, no ale już chyba, musimy... że sędziowie założyli, że nasz rozgrywający faulowany popełnił błąd kroków. I wtedy, jeżeli zrobił 4 kroki przed podaniem piłki... Być może, taki spychany, to, tak. Wtedy nie mogą uznać bramki, dlatego zatrzymali grę. Proszę Państwa, 8 sekund. Szmal zszedł, mamy Wiśniewskiego na skrzydle, a więc teraz 7 w polu, na 5 w polu plus Czerepienka. Ryzykują Polacy. Jaszka, Jurkiewicz, kto? Jurkiewicz! Gol! Gol! Bramka! Zwycięstwo! Czy? Jaka sytuacja? Nie ma gola! Wygraliśmy, czy nie? Tak! Tak, zwycięstwo! Zwycięstwo! 31-30! Polacy mają 4 punkty! Czy oni zawsze muszą tak wygrywać, czy nie można zagrać spokojnie?